13 października mówiliśmy, że były wreszcie płomienne przemówienia wodza Wielkiej Rewolucji Październikowej. Wielka postać Lenina, kilkumetrowa, znajdowała się w płomieniach. Próbowaliśmy wcześniej wywrócić ten pomnik za pomocą lin, dźwigów, ale był na tyle stabilnie osadzony, że nie dało się, więc w desperacji, okładając go ławkami, podpalając benzyną, którą był oblany, doprowadziliśmy do pożaru. Zebrany został cały cokół tego pomnika, także na tyle, na ile mogliśmy znienawidzoną postać wodza rewolucji dopaść, to zrobiliśmy to. Kilkudniowe walki uliczne w Nowej Hucie w dniach od 13 do 17 były spowodowane bezpośrednią przyczyną, którą była delegalizacja NSZZ Solidarność i związanymi z tym wezwaniami władz regionalnych, lokalnych władz związku do wyrażania w tych dniach protestu. Demonstracje, które miały miejsce, może nie tyle ilością uczestników, bo było pewnie, nie wiem, 50-60 tysięcy uczestników, ale przede wszystkim radykalizmem starć. Zatrzymano kilkaset osób. Powtórne demonstracje miały miejsce po uzyskaniu przez nas informacji o zastrzeleniu przez SBK chłopaka 20-letniego Bogdana Włosika, pracownika i ucznia zarazem szkoły hutniczej. 14 i 15 miały unaocznić tragedię, która dotknęła hutę w postaci tej śmierci. Doszło do starcia między jednym z SBK-ów, który wyciągnął broń i zastrzelił Bogdana Włosika. De facto to napięcie rozładowało się dopiero po pogrzebie. Miały miejsce dramatyczne chwile, gdy udało nam się rozbroić na przykład 20-paroosobowy oddział milicjantów, zomowców, niektórzy wpadli na łańcuchy oddzielające drogę od chodnika i tłamszony, skotłowany tłum tych 20 chyba 6 czy 8 milicjantów rozbroiliśmy właściwie do naga. Część poszła nago na komendę na zgody, część tylko w majtkach. Zdobyty został posterunek za kościołem arkipana na Złotej Jesieni. 15 milicja przywiozła z całej Polski olbrzymie ilości, takich ilości funkcjonariuszy, jaka wtedy wylęgła na ulicę Huty, nigdy wcześniej ani później nie było. Potrafili po mszy 15, która miała miejsce w Arce Pana, otoczyć właśnie cały kwartał osiedla, także po mszy nam już nie udało się wydostać i ludzie z demonstracji poudawali się do różnych mieszkań wokół kościoła. Pierwsze dwa bloki milicja spenetrowała, rozwalając drzwi. Pamiętam, jadąc na cmentarz Grębałowie, na pogrzeb, widziałem ogromną ilość samochodów milicyjnych na ulicy Kocmierzowskiej, od ronda Kocmierzowskiego-Czyżyńskiego prawie do cmentarza. W Grębałowie tłum ludzi, którzy stał między grobami, wypełniając cały ten cmentarz, kilkadziesiąt tysięcy osób. Dopiero właściwie uspokojenie tego przyniósł pogrzeb Bogdana Włosika 20 października.